Nie popełnij tego błędu. Nie daj się oszukać. Oszustwa nie ograniczają się tylko do fałszywych telefonów i transakcji w internecie. Mogą być to także nierzetelnie wykonane prace budowlane po zawyżonej cenie usługi i materiałów, zwłaszcza gdy wcześniej nie ustalimy szczegółów prac i nie podpiszemy umowy z wykonawcą. W takiej sytuacji znalazła się starsza mieszkanka Białegostoku. To był poniedziałek. Padał deszcz. Tutaj ulicą przejechał obok bramki samochód, zatrzymał się i wyszedł człowiek. Był taki dosyć słabo ubrany, w kasku na głowie. I mówi, że on szuka pracy, a u mnie rynny przeciekają, on te rynny zmieni. Ja mówię, bardzo dobrze, ale mówię, o tu kawałek przecieka, bo tu rzeczywiście przeciekał kawałek rynny i nad garażem kawałek przeciekał. Ja mu pokazałam te dwie rynny i on mówi, że 500 zł za to. Ja mówię, dobra, ale mówię, nie dzisiaj, bo zaraz do mnie goście przychodzą, jutro niech pan przyjdzie. I on poszedł. I moja koleżanka powiedziała, że 500 zł on chce za zmianę tych dwóch rynien, to jest bardzo tanio. Czyli ja się czułam już tak pewnie, że ja tutaj interes życia robię. Ja odprowadzając koleżankę, poszłam do banku, wziąłam 500 zł, bo to tyle, to kosztuje. Na drugi dzień z rana już wjechały dwa samochody. Z jednego wyszedł on, a z drugiego czteroosobowa ekipa. Już mnie jakby nie widzieli i mego męża. Postawili drabiny i zaczęli te rynny wszystkie wbijać. Ten się przywitał, bo on powiedział, że on jest szefem, bo to jest jego ekipa. Ja byłam jak z kamienia, no jak człowiek wie, że ma zmieniać dwie rynny, a zbija naokoło wszystko. I ja jednego pytam, jak pan ma na imię? Kto pan jest? Co pan tu robi? Jak się pan nazywa? A on mówi, a ja jestem Ludwik. Ja mówię, Ludwika skąd? Z Węgier. A ten pan, a to też Ludwik i też z Węgier. I oni między sobą mówili w języku obcym. Czy ja wiem, czy to był węgierski? Bardzo możliwe. Pozbijali, zaczęli to przyczepiać i ja mówię, ale ja 500 zł mam tylko na to. A on mówi, 500 zł to za samą robotę, a za te wszystkie rynny to jest 70 metrów po 180 zł. I ja się już zaczęłam bać. I ten mój mąż też się zaczął bać. Pięciu facetów, a nas dwóch staruszków. I jak ja mu powiem, nie zapłacę? I on mówi, jedziemy do banku po pieniądze. Ja mówię, ale ja mam tylko dolar. I to mu się bardzo podobało. I on to wykorzystał. I mnie liczy. Ja mówię, ale to jest za dużo. I ja mu na swoim telefonie liczę, że te 70 metrów razy 108 to jest jakieś 13 tysięcy liść, czyli wychodzi 3100. On mówi, pani, ja te 100 dolarów ja pani daję rabat. Moje dolary on mnie daje. Zawiózł mnie do banku, stał pod bankiem. Ja wyjęłam te dolary. W tamtym momencie się bałam, że nie wiem, co oni mogą tutaj zrobić. Co powiedziałam, 3000. Jak wyglądała pani współpraca z tym mężczyzną? Czy on dawał pani chociaż przez moment jakąś chwilę spokoju? On cały czas czegoś ode mnie chciał, ale czego to ja już sama nie wiem, czego on ode mnie chciał. O coś pytał, coś tego i do banku jedziemy. Czyli była presja czasu? Tak. Ale pani już wcześniej się nosiła z zamiarem wymiany tych rynien? Tak, ewentualnie tam, ale akurat nie było takich ulewnych deszczów. Zawsze tutaj była mokra ścieżka pod tymi rynnami. To już kapało od dawna. I on wykorzystał ten moment, przyjechał w czasie deszczu, kiedy te ciekły rynny. Czy oni wystawili po tym wszystkim jakiś rachunek, jakąś fakturę? Pani poproszyła ich o to? Tak, ja mówię, proszę pana, kwit na ten. I on wypisał ten kwit i ja mówię, a pieczątka? Bo on mi obiecywał, że on ma pieczątkę, że on postawi pieczątkę i wszystko będzie w porządku. A pieczątkę? A on mówi, idę do samochodu, przyniosę. A w tym momencie, jak ja mu płaciłam i tam myśmy rozmawiali o tych cenach i tym, to tych trzech chłopaków zwinęło się, momentalnie pozbierało wszystko, pozamiatali, postawiali czyste podwórko i on wsiadł do samochodu, poszedł po pieczątkę. Nie ma. Czuję się zmanipulowana, czuję się oszukana. Ufam ludziom, ale chyba przestanę już ufać. Tym bardziej nieznajomym. No, nie wiem, dlaczego ja mu zaufałam. Nie wiem. Nie popełnij tego błędu, nie daj się oszukać. Przed rozpoczęciem prac remontowych zawsze spisz umowę z wykonawcą, w której określony będzie zakres prac i dokładny koszt. Rzecznik podlaskich policjantów, podinspektor Tomasz Krupa. Nie popełnij tego błędu, nie daj się oszukać. Kampania społeczna Polskiego Radia Białystok oraz Podlaskiej Policji.